Dobry wieczór Państwu. Przy mikrofonie standardowo i tradycyjnie Marta Goluch. Witam sobotnią z wieczora w audycji Apetyt na szczerość. Na Państwa i moje nieszczęście nie jest to audycja o charakterze kulinarnym, albowiem to wyłącznie moja wrodzona przewrotność postanowiła apetyt, który zazwyczaj kojarzy nam się ze smaczną przyjemnością, zestawić z nieraz gorzką jak czekolada o zawartości 80% kakao, czekoladą szczerością. I ze względu na tę szczerość właśnie od razu Państwu wyznam, że mam taką przykrą przypadłość. Borykam się z nią od lat młodzieńczych. Najbardziej jednak dokucza w interakcjach towarzyskich. Czasem aż wstyd. Bo gdy tylko kogoś dotknę, albo on mnie... Takie już mam lodowate dłonie. Czasem jednak i w tej sytuacji potrafię znaleźć pozytywy. Dowód? Piosenka. Nie założę tego szala, bo chcę marznąć na spacerze. Pragnę, żeby się rozpadał śnieg, w który już nikt nie wierzy. I wrócimy do mieszkania, tam gdzie ciepło draśnie skronie. Nim pójdziemy do rozstania, dłoń mi jeszcze cię dogonie. Gdy leżymy na kanapie w dłoniach swoich sami, choć daleko nam do siebie, zetknijmy się nad garstkami. I kolejna chwila minie, zanim mnie rozstroisz. Czekam, kiedy twoje dłonie zapadną się w moich. Jakie zimne, mówisz nagle, a ja tak, że zawsze, gdy dotykam, wzbudzam dreszcze, milkną, kiedy głaszczę. I dotarły się jak dusze, krnąbrne nasze palce. Może teraz cię poruszę, byś poprosił mnie na tańce. A ty wolisz na kanapie leżeć i machać rękami. Kiedy mnie ponownie złapiesz, już nie będziemy tacy sami. Trzy pierścionki na mej dłoni, wiara, miłość i nadzieja. Może kiedyś je obronisz, nim pochłonie nas ta ziemia.